szwajcarska baza. I port jedzie tutaj. Dobra, super. Zaparkowane jedną ręką. Dzień dobry, jest poniedziałek, wyjechałam w końcu ze sztabu 3-kilometrowego do kolejki na granicy bazy. Po pierwsze co zrobię, to zrobię sobie zdjęcie standardnika. To mi będzie potrzebne do... Dlaczego? To mi będzie potrzebne do tego, aby uiścić opłatę za drogi. Zawsze jest przez Szwajcarię. Teraz wam pokażę i właściwie o tym chciałam ci zrobić taki film. Bo jest troszeczkę nietypowo, jak na całą Europę. Więc jeżeli jest jakiś kierowca, który jeszcze nigdy nie jechał do Szwajcarii, zawsze sobie warto tak szybka akcja. Po pierwsze, musimy załatwić kartę, taką pomarańczową kartę, która nie wiem jak się nazywa naprawdę, do danej ciężarówki, która jest przypisana dla danej ciężarówki. Wyrabia się gdzieś tutaj, wtedy gdy mamy kartę, idziemy dalej. Do tego niezbędny jest stan licznika. Prosimy. No to sobie wezmę wszystkie dokumenty, aby załatwić te dokumenty celne. I tak wygląda parking dla granicy. Gdy nie macie wyrobionych dokumentów, to jeden, to dwa. Dojedzie się tranzytem, wszystko idzie szybko, nie trzeba stać w tym sztale całym. No ja nie jadę tranzytem, tylko dostarczam do Szwajcarii, więc muszę sobie tutaj załatwić wszystko. Tutaj na parkingu podobno jest gdzieś przejście do stacji kolejowej, także jeżeli komuś wypadnie stać na weekend, to są tutaj prysznice, są toalety i można sobie pojechać do Zurichu na przykład. Można tam się będzie do Szwajcarii, do każdej wioski można koleją dojechać. Nie jest to tanie, ale jeśli masz ten weekend, to czemu nie? Jest też tutaj sklep, więc można się już wyposażyć. Bardzo dawno już nie byłam na tej granicy, ja zawsze w ogóle przekraczałam granicę, jeżeli chodzi o Szwajcarię w St. Louis. Tam nigdy nie było po stronie francuskiej, też do bazy, ale tam na tej A35 raczej nie było nigdy korków do wjazdu na granicę, tutaj tam zawsze są, więc... Ale dzisiaj musiałam jechać tędy, więc tędy. Nie pamiętam za bardzo gdzie iść, ale dam radę. No i mam kartę. Trwało to 5 minut, potrzebny jest dowód do ciężarówki, potrzebna jest licencja i certyfikat Euro 6. No, Euro 6, wy macie inne, załatwiam to tutaj. I karta nazywa się LSVA. Teraz mam już kartę, potrzebuję te kawałki, potrzebuję gotówki, cokolwiek, z czym mogę płacić. I idę sobie opłacić, zacząć opłacać drogę. Zawsze na granicy są jakieś takie budki z ticketami. I zobaczymy, czy pamiętam, co się robi. Pierwsza karta. Kartę wkładała się tu. Pomóż ci? Nie, wiem. Już chyba pamiętam. A może nie pamiętam, zaraz znajdę. Euro 6. Okej. Aktualny stan licznika. Zaraz mam w telefonie. Dzięki. Widzicie, zawsze się znajdzie ktoś, kto chce pomóc. A jak nie chce pomóc, to się trzeba zapytać o pomoc i zawsze się coś poradzi, nie? Chyba chce sobie się radzić. Dobra. Stan licznika jest... 48... 531. Przyczepą, jedynka... 40... Sposób płacenia, karta do tankowania. i dostajemy takie coś. Ten papier trzeba trzymać ze sobą cały czas do kontroli, a potem powiem później, teraz idę załatwić dokumenty. Niby załatwione. Procedury niby zawsze są takie same. Pieczątka od Niemca, pieczątka od Szwajcara, jazda, już opłata za drogę, ale zawsze jeszcze mi czymś zaskoczą. Dobra, teraz do auta i jedziemy. Completely